Szanowni Państwo, musimy się pochwalić. Nowy Sącz został liderem w Małopolsce. Pozyskaliśmy 21 milionów złotych na 4 projekty, które zostały przygotowane przez sądeckie szkoły i Urząd Miasta. Wnioski zostały złożone w maju bieżącego roku. Uzyskaliśmy najwyższą kwotę dofinansowania w całej Małopolsce. Stawiamy na szkolnictwo zawodowe, dlatego to jest gwarancja pracy dla młodzieży, ale także na rynku brakuje tych zawodów. Będziemy rozwijać kompetencje i podnosić kompetencje również nauczycieli. Uczniów będziemy doposażać i projektować nowe sale dydaktyczne. Bardzo się z tego cieszę. Przez najbliższe 3 lata będzie się działo w sądeckiej oświacie.